Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Piotr Szpatkowski, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, takiego zjawiska w III Rzeczypospolitej jeszcze nie było. Masowo ubożejemy. Polacy te pieniądze, które zarabiają, no, z miesiąca na miesiąc znaczą coraz mniej. Mówi pan o wskaźnikach z ostatnich roku, półtorej, kiedy rzeczywiście ta podwyższona inflacja występuje. Kiedy występuje podwyższona inflacja, a płace rosną dużo wolniej. Ale jeśli popatrzymy o wzrost płac od 2015 roku, to ten realny wzrost płac uwzględniający inflację jest dodatni. I to wyraźnie dodatni. Po drugie, zwróćmy uwagę, że... Marne pocieszenie. No, każdy patrzy jednak po prostu, co mógł kupić rok temu, a nie to, co mógł kupić 7 lat temu i widzi, że traci. To jeśli szersza perspektywa jest niewystarczającym pocieszeniem, to porozmawiajmy także o krótszej perspektywie, bo tu także pojawiały się pierwsze oznaki pozytywne. Natomiast pamiętajmy, że oczywiście trzeba chodzić z nisko pochyloną głową w tych niepewnych czasach, więc te pozytywne odznaki odnotujmy, natomiast nie wyciągajmy jeszcze daleko idących wniosków. Ale o tych kilku pozytywnych odznakach powiedzmy. Teza jest taka, masowo ubożejemy. Polacy stają się coraz ubożsi i czegoś takiego w ostatnich 3 dekadach nie było. Myślę, że jeśli popatrzymy o wzrost przeciętnego wynagrodzenia i do tego cały szereg reform rządowych, to ta teza o masowym ubożeniu nie wytrzymuje aż takiej konfrontacji z rzeczywistością. Ale przejdźmy do tych pozytywnych rzeczy. Po pierwsze, wczoraj GUS ogłosił kilka odczytów makroekonomicznych za listopad. Takim pierwszym pozytywnym odczytem jest spadek cen produkcji sprzedanej w przemyśle. To jest taki wskaźnik wyprzedzający tą właściwą inflację, do której przywiązujemy wagę. Co istotne, ona nie zmniejszyła się tylko w odczycie rok do roku. Ona w tym momencie wynosi 20,8%. W poprzednich odczytach przekraczała 21-22%, ale co istotne, i to jest wskaźnik, na który bym zwrócił uwagę, spadła także miesiąc do miesiąca o 0,5%. Więc mamy nie tylko już zjawisko dezinflacji przy tej inflacji producenckiej, ale także zjawisko realnego spadku cen. Drugi wskaźnik, na który chciałbym zwrócić uwagę, to to, że mimo tych trudnych sytuacji gospodarczych ciągle mamy wzrost zatrudnienia, przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. I znowu, rok do roku jest to wzrost powyżej 4%, ale miesiąc do miesiąca, mimo że jesień jest tym miesiącem trudnym, jeśli chodzi o rynek pracy, jest wzrost o 0,1 punkta procentowego. Więc ta makroekonomia pokazuje, że rzeczywiście mamy scenariusz miękkiego lądowania w tych trudnych sytuacjach gospodarczych. To wniosek jest taki, panie ministrze, że nie będzie recesji w przyszłym roku i inflacja też już jest w swoim absolutnie szczycie. Ceny już nie będą tak rosły, a nawet niektóre zaczną spadać? Recesja, jeśli chodzi o wskaźnik roczny za 2023 rok, naszym zdaniem nie wystąpi. Przewidujemy, że na ten moment ten wzrost to będzie punkt procentowy PKB, co będzie i tak jednym z lepszych wyników w Unii Europejskiej. I to będzie ten najtrudniejszy rok w tym kryzysie. Jeśli chodzi o inflację, to o szczycie pewnie będziemy mówili w lutym przyszłego roku. Początek przyszłego roku będzie trudny. Zawsze jest trudny. Zawsze styczeń i luty to są trudne miesiące gospodarcze. No, nie zawsze jest likwidowana tarcza antyinflacyjna. Nie zawsze jest likwidowana tarcza antyinflacyjna, ale zawsze w styczniu ceny usług polegają pewnej waloryzacji, po prostu wzrostowi. To się odbywa nawet w czasach niskiej inflacji, bo jeśli popatrzymy na lata 16-17, to również się dokonywało. Ale znowu tutaj pozytywny prognostyk. Od marca będziemy przewidujemy zjawisko dezinflacji, czyli spadku odczytów inflacji rok do roku, czyli początek roku będzie trudny, od marca będzie już lepiej, ale też nie jest tak, że tylko określamy, że początek roku będzie trudny, ale też wdrażamy konkretne rozwiązania, żeby ten trud jak najbardziej Polaków przed nim osłonić. Panie ministrze, od kilkunastu tygodni nie wiadomo, że potrzebne są oszczędności, jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet. Gdzie udało się te oszczędności znaleźć? Czy to jest cały czas proces szukania tych oszczędności? Jak to wygląda, panie ministrze? On odbywa się regularnie, natomiast bardzo cieszę, że pani minister Rzeczkowska na posiedzeniu Rady Ministrów na początku grudnia podniosła ten temat i też zachęciła, ale też niejako zobowiązała resorty, żeby tych oszczędności szukać. Te oszczędności zawsze opierają się na takich dwóch filarach. Pierwsza końcówka roku jest zawsze takim miesiącem, takim okresem wydawania pieniędzy. To odbywa się w każdej jednostce budżetowej, czy to publicznej, czy to prywatnej, więc zachęcamy, żeby nie wykorzystywać tych oszczędności, które powstały na kupowanie nowej floty samochodów, na remonty budynków, które tego remontu bezwzględnie wymagają, bo wiadomo, że to remonty, które muszą być przeprowadzone. Ale czasami po prostu pozostaje jakaś nadwyżka finansowa. Ale już raportują Ministerstwu Finansów, tak, gdzie te pieniądze proces znajdą, raportowania budżetowego odbywa się regularnie patrzymy resorty.
pod koniec grudnia, bo to zawsze wtedy jest ostateczne dane, będziemy wiedzieć, jak ostatecznie wygląda wykonanie budżetu i wtedy będziemy mogli mówić o konkretnej kwocie oszczędności. Ale drugi poziom, na którym te oszczędności też chcemy realizować, to jest brak nowych wydatków dla sektora publicznego poza tymi działaniami, które są albo konieczne, bo to wynika z sytuacji geopolitycznej czy wewnętrznej, albo są realizacją bardzo ważnych postulatów społecznych. Natomiast w innych przypadkach szukamy oszczędności. Takim sztandarowym przykładem naszych oszczędności jest jeden z punktów tarczy antyinflacyjnej, zapomniany, a nie słusznie, my w Ministerstwie Finansów o nim pamiętamy, to jest brak nowych etatów w administracji publicznej. Brak nowych etatów, a czy będą też zwolnienia w administracji publicznej? Zwolnień nie przewidujemy i też żaden punkt tarczy antyinflacyjnej o tym nie mówi. Panie ministrze, nowy rok to kilka miesięcy temu zapowiadany już nowy wskaźnik referencyjny. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że no, kredytobiorcy tak obciążeni w ostatnim czasie kolejnymi podwyżkami stóp procentowych trochę będą mieli ulgi w związku z możliwością zastąpienia WIBOR-u WIBON-em, tym wskaźnikiem. Ta zmiana została przygotowana. Faktycznie z 1 stycznia taki wybór klienci banków będą mieli. Kredytobiorcy, jak to wygląda, panie ministrze? Tak, została przygotowana. Pracujemy tutaj w bardzo szerokiej grupie roboczej, bo poza instytucjami publicznymi, takim jak Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, bierzemy także udział z sektorem komercyjnym, czyli z sektorem bankowym, który będzie to rozwiązanie wdrażał. Nowy wskaźnik, tak jak pan redaktor wspomniał, WIBON, czy z polskiego akronimu WIRT, obowiązuje już od 1 grudnia, jest przez GPW Benchmark, Giełdę Papierów Wartościowych Benchmark, to jest podmiot odpowiedzialny za publikację wskaźników tego nowego wskaźnika, już obowiązuje i sektor może już go stosować. My jesteśmy, mamy konkretną mapę drogową wdrażania tego nowego wskaźnika i zastępowania nim WIBOR-u i jak wskazuje mapa drogowa, od stycznia ten nowy wskaźnik będzie używany już, czy będzie mógł być używany do nowych kredytów hipotecznych udzielanych przez banki. Jeden bank komercyjny zresztą już zapowiedział, że od lipca WIBON zastąpi WIBOR, więc sektor bankowy już tę zmianę wdraża. A co z tymi, którzy spłacają już stare zobowiązania? Też będą mogli dzięki temu rozwiązaniu obniżyć swoje raty, czy tu chodzi tylko o nowe kredyty? Ostateczna zmiana WIBOR-u na WIBON zostanie przeprowadzona w roku 2024-2025, ale tutaj trzeba poczynić dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, banki komercyjne mają możliwość już teraz zastępowania WIBOR-u WIBON-em. To będzie oferta skierowana do kredytobiorców i kredytobiorcy będą mogli, ale nie będą musieli z niej korzystać. To jest też istotne, bo chcemy tutaj... Już mówimy nie tylko o nowych kredytobiorcach, tak? Mówimy także o tych obowiązujących. I to jest istotne, bo są kredytobiorcy i mogą być sytuacje, w których to WIBOR będzie korzystniejszym wskaźnikiem niż WIBON i o tym też będziemy informować. Więc tutaj z jednej strony sektor komercyjny ma możliwość zastosowania takich kryteriów, ale z drugiej strony też chcemy zostawić kredytobiorcom możliwość wyboru. No ale to na ten moment rozumiem, że bardziej korzystny jest WIBON, tak? Tak, w tej chwili, jeżeli tak, jest korzystny. Taką możliwość by otrzymał, to byłoby to dla niego korzystne. Jest korzystne, natomiast ta korzyść zmienia się w czasie. W sytuacji, kiedy stopy procentowe były niskie i stabilne, ten spread, różnica pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami była niewielka. Teraz jest rzeczywiście wyższa, jest to około punkta procentowego, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. WIBOR jest wskaźnikiem, który antycypuje wzrost stóp procentowych, więc rośnie wcześniej niż rosną stopy procentowe, ale też spada wcześniej niż stopy zaczną rzeczywiście spadać. WIBON z kolei jest wskaźnikiem, który działa z opóźnieniem, czyli rośnie później niż rosną stopy procentowe, ale też zacznie trochę później spadać niż stopy procentowe zaczną spadać. Więc w zależności od ruchów banku centralnego też będą zależały ruchy tych dwóch wskaźników. Natomiast z całą mocą chcę podkreślić, obserwujemy w ostatnich tygodniach spadek WIBOR-u. To nie są duże spadki, ale już to jest warte odnotowania i to jest konkretna ulga dla kredytobiorców. I WIBON, który będzie stosowany do nowych kredytów, do nowej produkcji od nowego roku, myślę, że też jeszcze tą dodatkową ulgę kredytobiorcom przyniesie. To jeszcze, panie ministrze, wróćmy do inflacji przyszłego roku. Kiedy ona może osiągnąć jednocyfrową wartość?
są przewidywania, które mówią, zresztą Narodowy Bank Polski w swoich przewidywaniach tak mówi, że może być tu już końcówka 2023 roku. Czy tak pokaże, czy tak będzie pokaże czas na ten moment to, czego możemy być w miarę stabilni, pod warunkiem, że nie wydarzą się jakieś znowu nieprzewidziane sytuacje geopolityczne, że od marca będziemy okresem silnej dezinflacji i wtedy te projekcje spadku inflacji nabiorą realnej mocy i realnej rzeczywistości. A ta górka to będzie szczyt inflacji, to będzie 20%? To w zasadzie wydaje się przesądzone, że przekroczy. Wydaje się, że luty to będzie przekroczenie 19%, czy będzie to 20%, na ten moment trudno powiedzieć. To będzie przedział między 19 a 20%, może trochę przekroczyć 20%, natomiast na ten moment według przewidywania Ministerstwa Finansów to właśnie będzie ten przedział 19-20%. Panie ministrze, o tych płacach chwilę rozmawialiśmy, że rosną, jak podaje GUS, w sektorze przedsiębiorstwa niemal 14%, no to parę punktów mniej niż inflacja, ale czy Ministerstwo Finansów posiada takie dane, informacje, bo GUS publikuje je raz na dwa lata, jeżeli chodzi nie tylko o płace w sektorze przedsiębiorstw, tylko no, globalnie w polskiej gospodarce, jeżeli chodzi o ten wzrost płac, taki realny, tak? Jaki on jest? O ile on jest niższy od tych 14%, żeby móc stwierdzić właśnie, jak zmienia się siła nabywcza Polaków? To pokażą dane Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast to rzeczywiście warta rzecz poruszenia, że w tych firmach 1 do 10 osób te płace są niższe niż w firmach powyżej 10%. Plus sektor publiczny. Ale stąd sektor publiczny akurat jest sektorem, w którym przeciętna płaca nie odbiega od płac w gospodarce. Mówimy o przeciętnej pracy. Nie będzie. Natomiast będzie waloryzacja 7,8%. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Zmiany też podatkowe, które przeprowadziliśmy, czyli kwota wolna od podatku 30 tysięcy i stawka PIT 12%, jest najbardziej korzystna właśnie dla tych osób, które zarabiają średnią krajową i poniżej średniej krajowej, więc to też będzie miało istotny wpływ na wyniki tej grupy zatrudnionych w przedsiębiorstwach od 1 do 10 osób. A mówił to Piotr Patkowski, wiceminister finansów. Bardzo panu ministrowi dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę dobrego dnia, radosnych świąt. Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro. Radio Plus. Sedno sprawy.